No dzień dobry, w dzisiejszym odcinku będziemy grali sobie w League of Legends tryb rankingowy, tyle że na takiej kamerze i jeszcze w dodatku zablokowanej, więc nie będę totalnie nic widział i muszę wybrać w tym momencie coś na dżunglę. Tutaj najlepszym wyborem będzie Rammus. Rammus to jest dobra mobilna postać, pędzi 200 na godzinę, przy takiej zablokowanej bliskiej kamerze będzie to w sam raz. Szanowni Państwo, to jest ostatni moment, w którym cokolwiek widzę. Właśnie sobie przybliżamy kamerę na maksa i będziemy grali w ten sposób. Dodatkowo ją blokujemy klikając klawisz Y, który nie działa. Jest to w ogóle pierwszy odcinek z Ligi Legend, jaki nagrywam od jakichś 4 lat, więc ciekawe jak to wyjdzie, czy wam się w ogóle takie coś spodoba. No ciekawy, ciekawy challenge, zobaczymy, spróbujemy wygrać oczywiście, troszeczkę się obudziłem jak dinozaur, 5 lat temu to było modne, ale to nie jest ważne. Problem jest taki, aha, czy ja mogę sobie tak patrzeć, ale to jest taki w sumie trochę ułatwienie, trochę nie, że mogę sobie tak spoglądać, ale chyba mogę, dobra, to tak dużo w sumie nie daje, bo zanim ja się zorientuję, gdzie jest mój wróg, to już dawno zdechnę. Dobra, powiększyłem sobie trochę minimapę, żeby wszystko dokładnie widzieć, ale zajebisty żółw, w ogóle ta skórka jest bardzo ładna, zobaczcie, wygląda jakby grał w piłkę nożną. No i mamy niestety pierwszy zgon na bocie, z naszej drużyny niestety tutaj, kto padł? Draven padł, no standardowo, no. Wydaje mi się, że zaraz pora na pierwszego ganka super zajebistego żółwia. No dobra, spróbujmy. Turlamy się, widzowie, lecimy! Dobra, a gdzie jest moja drużyna? A, mojej drużyny tu nie ma. Oj, dobra, spoko, spoko, to ja się może wycofam w takim razie jednak. Kurde, ja chyba nie biegnę tak szybko, jak sobie myślałem, że biegnę. Oj, dobra, pora tutaj wziąć flesza. Pojawił się Draven, niestety go nie widzę. Dobra, jedziemy do niego, zobaczmy ile ma HP. Patrzcie, zabił Kajsę. Ale jest dobry jungler, lecimy. A, idę za nim. Dobra, może jednak nie. Wezmę żabkę. Czy jest tu żaba? Jest żaba, ale zajebiście. Nie wiem, co ona tu robi, tak szczerze. Jest 5 minuta, a Mumu sobie biega gdzieś tam po górze. Dobra, to w ogóle łatwo. Gragas coś pinguje, że potrzebuje pomocy. Kto gra Gragasem w 2022 roku? Weźmy sobie tutaj miniona kraba. Kurde, pierwsza asysta. Widzowie, jest naprawdę dobrze. Ej, łatwo się gra tym Rammusem. Banalna gierka. Przyjemna strasznie. Dobra, żabę nam zabrali niestety. Bierzemy sobie kraba i wracamy do bazy. Taki jest mój plan. Czy jest tutaj krab? Dzień dobry. Kurde, trochę będę go szukał. Jakiś gank nam idzie, znowu zrobiony. Zed nie żyje, ja się wycofam. Idę na tego topa, zrobimy zajebistego ganka. Fiora nie ma z nami szans. Lecimy! Ale mi dobrze idzie, kurde bele. Dobrze, mamy asystę, widzowie. Jestem zajebistym junglerem i nawet chyba nie widzą, że gram na takiej kamerze. No problem, bro. Dobra, bierzemy sobie buta, bierzemy sobie jakąś tam szatę, nawet dwie szaty. Gragas sobie świetnie radzi. Ej, widzowie, wygramy ten mecz, zajebiście. Wszystko idzie w dobrym kierunku, tylko Zed się wywala 2 razy już, cholera jasna. Co to on ma na tym micie? Panteona. I bierzemy kolejnego blue. 40 farmy w 7 minucie, to chyba całkiem dobry wynik. Widzieliśmy żabę, mamy lepszego smite'a. Zaraz będą pewnie jakieś podejścia pod smoki. Widzę, że na bocie dzieje się jakiś ostry rozpierdziel. Atakują nas tam dosyć mosiężnie. Nie wiem, kurczę, powiedzcie widzowie, czy dobrze robię, że sobie tak zerkam. Ej, ten krab mi ucieka, wracaj tu. I w ogóle napiszcie, czy chcecie więcej takich challenge. Idę na tą Fiorę i wchodzimy! Oj. No cóż, polecę zrobić sobie dolną dżunglę. Może jakiegoś smoka podejmę, sprawdzimy, zobaczymy. O kurde, co tu się dzieje? Pomożemy może temu Zedowi. Nie widzę, nie, ten Panteon ma HP, ale zaufam, że mało. A! Dobra, no gang zrobiony. 0-3 Fiora. Kurde, ej, radzimy sobie zajebiście, widzowie. 7-5. Widzę, że Panteon tam się czai na kolejnego. No dobra, skoro pinguje, że potrzebuje wsparcia, to tajny agent Rammus jest już w drodze. Wchodzimy! Wchodzimy! Nie trafiłem! O! Dawaj! F***e walimy! Dobra, nie żyje, zajebiście! 003, najlepszy agent Rammus, lecimy. Weźmiemy sobie jeszcze Reda po drodze, a potem zrobimy smoka. Taki jest plan, chyba że oni robią, zobaczmy. O! No nie, ale mają tam Warda, dobrze o tym wiedzieć. Ej, dobra gra wychodzi. Wiecie co ja się bałem? Bałem się, że będę sobie grał i zrobię jakiś 0-8, wszyscy będą mnie wyzywać i wyjdę zdenerwowany. A wychodzi na to, że tutaj całkiem spora szansa na zwycięstwo jest. 5 minutes later. No F-kę klikałem już! Te przypieprzone smartcasty, to wszystko przez nie. Draven, gdzie jesteś? Ktoś kiedyś powiedział. A co ja tam będę wam mówił w sumie, co ktoś powiedział? Kochani, biorę sobie w najlepsze golema, kiedy na bocie jest jakaś potężna bitwa. Gragas don't take. Dobra, nie wyzywają mnie, tylko wyzywają Gragasa, super. Gruby nie żyje, przypał. Ile oni mają HP? Malutko, lecę tam, chodzę tam. To będzie zajebisty gang, czuję, że to się uda. Oj, tylko walnąłem miniona. To wezmę sobie farmę przynajmniej. Ale jestem silnym Rammusem, widzowie. Weźmiemy smoka i wrócimy do bazy. Taki jest mój plan, tylko boję się, że Amumu zaraz gdzieś wyskoczy. To byłby straszny problem. Aha, i on tu swartował. Amumu, wchodzę w ciebie, mordo! Nie boję cię! A! Jeszcze idzie mi Zed pomóc. Ej, wracaj, mordo. Wracaj. Dobra, a Mumu uciekł, ale mamy smoka prawdopodobnie, bo on już nic nie zrobi na takim HP, więc spoko. No w ogóle dzisiaj mega dobry humor. To wygląda tak jakby, trochę tutaj wiecie, gwiazdorzy przed kamerą czy coś, ale serio, mam dzisiaj taki wiecie, są takie dni, o, że sz**ać. To są takie dni, kiedy macie taki głupawka mood. Spoko, Gragas, nic się nie przejmuj, bijemy tego smoka. O, bierzemy, cyk, i teraz możemy iść. Aha, dobra, turlu, uciekamy stąd.
Oj, 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 nie, nie, wiesz co, Zed, ja cię zostawię, wezmę sobie duszki. Ty tam się bij, mordo. No może pójdziemy mu pomóc. A! Dobrze! O nie, Panteon. O, żeż kurde! Oj, oj, oj! A, no i flash przez ścianę, no i tutaj mamy wielki problem. No dobra, jest pierwszy zgon, 0-1-3, trochę przypał. Ale mamy słoneczną egidę kupioną. Dzięki czemu teraz będziemy mieli potężny damage. Bang! Proszę bardzo, Wilk już nie ma szans. No i mamy tam jakieś problemy Aatroxa. Myślę, że idziemy mu pomóc. Nie mam pojęcia, ile ma HP, ale wierzę w to, że dużo. Dobra, dobry ult. To był naprawdę dobry ult. Kurde, bele. Idziemy tutaj w Fiorkę. Aatrox jest mocno już nafinowany. Fiora ma mało HP, więc zaraz... O, o, no szkoda. Myślałem, że uda mi się ją zabić. Zed ma spore kłopoty. Trzech nam idzie. No nie wiem, czy chcemy w to wchodzić. O, kurde. Oj, oj, oj. Nie no, nie no, spoko, uciekam, nie ma co. I cyk! I tutaj bitwa z Heroldem, proszę państwa. Ej, zrobiłem tego Herolda w ogóle bez żadnych problemów. Ich drużyna musi być strasznie słaba, mam wrażenie. Idziemy pomóc Aatroxowi, bo tam widzę, że są spore dymy. Tutaj nie widzę, co tam się dokładnie dzieje, ale wierzę w to, że... I cyk! Proszę państwa, ale tutaj akcja. Strzech bijemy. Ej, dobrze idzie. Wow. I smajcik, i cyk. Legenda, Aatrox, to jest jakiś smer w ogóle. O, lecimy! Dobrze! Przeżyjemy? 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 Przeżyliśmy, zajebiście. Co wy cofacie do bazy? Patrzcie, tutaj turret jest do wzięcia. O, Aatrox zrozumiał, zajebiście, Aatrox jest takim ziomeczkiem. Kupujemy sobie pancerniaki, kupujemy sobie kamizelkę cierniową, kupujemy sobie kryształ, jeszcze kupujemy sobie lekką szatę. Nasz Rammus jest naprawdę już dobrze najedzony. Let's go, only bot trolling, it's okay. Kolejny smok jest już w zasięgu wzroku. Kurczę, bele, tylko ja nie wiem, czy ja chcę go brać, bo oni tam poładowane mają dosyć mocno. A dobra, w sumie nie obchodzi mnie to. Ożesz, kurde, oj, oj, oj. Dobra, sorry, 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 to był mój błąd. To był mój błąd. Ja chcę uciec. Nie jest jakieś picie. Dało mi się jakieś picie, cholera jasna, aż mi tutaj już mordzie zaschło. Potężny żółw melduje się w bazie i idzie tutaj kopać przeciwników po tyłkach. Fajnie będzie nagrać wygraną grę. Jakby wszystkie challenge, jakie ja nagrywam, kończą się porażką, zauważyłem, i zawsze jestem przegrany. A tutaj się zapowiada naprawdę wygrany meczyk, ale głównie dzięki temu Aatroxowi 9-0. Szanowni państwo, czy wy widzicie to co ja? Ja tutaj widzę Fiorę, która ma 0,7 i zamierzam na niej sobie nabić statystyki. Tylko chyba sobie poszła właśnie. No dobra, ale zostały miniony. Skończył mi się Herald. Nawet do końca nie wiem kiedy, cholera jasna. Dobra! I teraz idziemy się bić z Fiorą! 1-1! O, jeszcze Nautilius. No k***a, no co to ma być? To wyjść z tą dzidą, no... Greku! No 4-1 się rzuciło na mnie. Dobra, żółw 0,3. Za minutę kolejny smok, bardzo ważne jest, żeby go zabrać. Pancerny mi się bardzo przyda, na Rammusa. Uuu, na Rammusa taki smok pancerny. Miodzik dla Kubusia, puchatka. Dobra, wchodzimy. Oj. O, biją, no co tu się stało? W nie kliknąłem, to dlatego. Aatrox, wszyscy wierzymy w Aatroxa. Chory rozpierdziel, Aatrox dawaj. Mordo, dajesz tego mumu, co on sobie myśli? Dobrze, dołóż mu jeszcze. No i wchodzi Gragas! O tak! Jeszcze Draven biegnie dobić tego... Kto to jest? Panteona? A co on robi? Przecież ten Draven zaraz umrze, on jest na jedną dzidę. Ale Aatrox dalej walczy, ja wierzę w tego Aatroxa, Aatrox kieruje gierkę. Mam 0-4, to dosyć słaby wynik. Ale zaraz weźmiemy sobie tego fajnego... O, kamizelka. Weźmiemy sobie smoka na pancerz i wtedy zrobię się mega mocny, będzie zajebiście. Smok smokiem, ale najpierw trzeba wziąć Reda. No dobra, trzeba zrobić wejście. Jest! Mamy go! Dobrze! Rammus carry i wchodzi tutaj Aatrox! A Mumu już nie ma szans! Tak jest! Kolejny frag! I tam jeszcze jakaś bitwa trwa, nawet nie wiem kto tam się bije. Gragas kogoś jeszcze swoim wielkim, tłustym brzuchem zabił. Bardzo dobrze! Idziemy na mida. No i się turlamy. Turnu, 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 turnu. Mamy smoka, wszyscy nie żyją. Patrzcie, 4-0. I cyk. Bang! To jest? Jakiś Panteon. Bierzemy go. Dawaj! O, pokaż co potrafisz. O kurde, dobra, sorry, sorry, wycofuję się. No nie wiem ile oni mają HP, to jest najgorsze, nie? To jest takie granie na ślepo trochę. W sumie to dosłownie. O kurde, co to? Au. No dobra, leżę. Dobra, a chłopacy, chłopacy, spokojnie, walczcie. Gragas, uciekaj. Chroń Dravena. O nie. Super minion idzie się bić. Ale to jest zadyma, tej, wiecie co widzowie? Jest taka zadyma na przybliżonej kamerze. Tego nie widać jak jest oddalona, ale tutaj jest po prostu teamfight. Tutaj kibice Barcelony się biją normalnie z Zawiszą Bydgoszcz. Dobra, bierzemy skrzydlaty księżowy, sezonowy pancerz. Wrogowie biorą Barona. To dosyć duży problem. Ja się trzymam blisko Aatroxa, Aatrox to działa. Gdzie mu pomóc? Jest akcja. Dobra, moje zadanie w tej drużynie to jest po prostu wbicie się na Hama, nie? Tak szczerze. A teraz ucieczka. No to elo. O kurde. O. No tak, no oni mają Barona. Nie wiem, Graga stoi. We have to stick together.
No dobra widzowie, jest cienko, nie? No, no wchodzą jak do siebie. Jak ja bym chciał teraz oddalić kamerę, nie? Tak mi na tym zależy. Ale dobra, no challenge. No i co ja mam teraz zrobić? Jak ja mam to wybronić? Ja nie widzę co się dzieje. Moje wieże, dwie wieże, bronimy. Ja się zajmę biciem minionów, a wy bijcie przeciwników. Ej, wycofali się w ogóle, zajebiście. Trzeba smoka wziąć. Oby wrogowie nie wpadli na ten sam pomysł, będzie przypał. Orzesz kurde, jednak tak. Dobra, ja z tego smoka zacznę bić po prostu. Co ja mnie to obchodzi? Wszystko jest nieważne. To, że jakaś bitwa? Co ty gadasz, mordo? Taka bitwa. No F-kę klikałem już! Te przypieprzone smartcasty, to wszystko przez nie. Draven, gdzie jesteś? Widzowie, chyba przegramy ten challenge. Przykro strasznie, miałem nadzieję, że wygramy, no. Atrox, weź to wykeruj, mordo, proszę ciebie. Gruby to noob straszny. Nie potrafi grać. No co on robi? Do boju. Jak ci pinguje, to chociaż... O nie, oni jeszcze już wierzy od Nexusa. No to jest koniec gry, no. Report Gragas! Report Gragas! WTF! No gdzieś twój ping, nie graj rankedów jak nie potrafisz. Dobra, niestety widzowie przegraliśmy. To na tyle w tym odcinku, do zobaczenia i cześć.